Ferie zimowe nie muszą być nudne. Kluby koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych przygotowały dla maluchów wiele atrakcji podczas półkolonii zimowych. Przez 2 tygodnie dzieci od poniedziałku do piątku przemierzały Koszalin, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych zajęciach, aby poprzez zabawę nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy. Kluby na Pięterku oraz Kanion zabrały podopiecznych na kręgle. Dzieci, mimo rywalizacji, bawiły się świetnie. Gramy w kręgle i wygrywam z chłopakami teraz. Rzucam piłką, żeby trafić jakiś punkt, bo na razie nic nie mam. Bardzo. I co ci się najbardziej podoba? Że się bardzo dobrze bawię. Najbardziej mi się podoba bingo bongo, pomerania, kręgle, kino, teatr. Wszystko mi się podoba najbardziej, szczególnie tutaj, jak tu jestem pierwszy raz. Jest teraz fajnie. No, nie idzie mi najlepiej, ale jest super. Dzieci z klubu Bałtyk Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie odwiedziły muzeum przy ulicy Młyńskiej, które przygotowało dla nich warsztaty. Najmłodsi za pomocą gier zespołowych mogli poznać tajniki związane ze sztuką, a także obejrzeć wystawy czasowe. Teraz mamy dany zmysł i musimy wybrać te rzeczy, każda musi wybrać maksymalnie 2 rzeczy, które im się z tym zmysłem związały. Wybieramy różne rzeczy, żeby zaprezentować kolegom i koleżankom, co to jest za zmysł. Fajnie jest, tutaj dużo atrakcji. Na tym przede wszystkim się skupiamy, żeby tą sztukę odczarować, żeby ją oswoić, a przede wszystkim, żeby dzieci w przestrzeni tej sztuki, z którą nie mają do czynienia na co dzień, czuły się swobodnie, bezpiecznie, wiedziały, że właśnie tutaj mogą pokazać swoje emocje, mówić o swoich emocjach i nie będą przez to zupełnie oceniane, a wszystko w formie dobrej, kreatywnej zabawy.